Where have you been hiding this beautiful lady? Anna Skarbek, this is Colonel Antoni Pokulski. That does not answer my question. We met an hour ago. Really? Promise me a dance later. To co, chłopaki, chcecie poćwiczyć? No, Czesiu, zrobisz 10 razy, dostajesz 2 szlugi. Dawaj. I raz. Super. Dawaj, 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 no. Jeszcze ci 9 zostało. Dawaj. 2. Omen River. Żarleje się z nieba, piekielny gorąc. Na litość boską, ziemia, ziemia, ziemia! To jedyne, co przetrwa, ziemia, ziemia, rozumiesz? Co ty robisz, co ty robisz? Gerald O'Hara, ojciec Scarlett. Matka Scarlett? Matka to jedyna osoba, której Scarlett się boi. Pisz. Scarlett... Scarlett jest piękna, zepsuta, ma maleńkie stopy i beztroski śmiech. Taka panna, oj tam, oj tam. Przy mnie ty się niczego bać nie musisz. W młodości wiersze pisałaś? Pisałaś. No co? Dziwicie, że dowiedziałem się czegoś o ukochanej dziewczynie? Proszę bardzo. Kolej na ciebie. Pytaj. Czy dużo miałeś partnerek? Słucham? No wybacz, ja takie rzeczy też muszę wiedzieć. Myślałem, że zaczniemy od pytań w stylu, jaki jest twój ulubiony kolor, ale okej. Okay. Ogólnie niedużo. Ale niedużo to ile? Wiesz, dla niektórych 50 i 100 to będzie niedużo. Po prostu niedużo. Drażliwy temacik. Nie, raczej wstydliwy. A właściwie ile pani ma lat? Jest pani bliżej 40 niż 30. Nie tak jak ja. A gdzie jest Rysiek? Też jeszcze w łóżku. To może my sobie znajdziemy jakieś łóżko, co? Lecisz na mnie jeszcze? Nie, 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 nie. Nigdy na ciebie nie leciałam. No jak mówiłaś, że będziesz pisała listy miłosne? Co ty tu robisz? Przyjechałem wczoraj sprawdzić, czy moja rodzina jest cała. I rano wróciłeś na śniadanie? Nie. Kochanie, mówiłem ci, jestem z kolegami na polowaniu. Nie mogę teraz rozmawiać, zadzwonię do ciebie za godzinę. Dobrze, tylko tampony? Kurwa! Fuck! Kurwa, fuck! Koledzy! Moja wojna się skończyła. Zawijam na ban szerokości. Wybacz mi, Red, jaka byłam ślepa i głupia. On patrzy na mnie, jakby mnie nie znał. Nie patrz tak na mnie, Red. Nawet najbardziej nieśmiertelna miłość może się wyczerpać. Za późno? Daruj sobie. Nie! Nie. Żegnaj na zawsze. Widzisz, i tu czegoś brakuje, no. Nie zapraszałam cię. Ja ciebie też, o ile pamiętam. Z pewnością jest na to jakieś wytłumaczenie. Idę już, idę, spokojnie. Rachel! Żegnaj, Johnny. Żegnaj, Rachel. Nasza niemożliwa miłość dobiega końca.